Giovanni Francesco Maha, il cui sangue prezioso ha bagnato ancora questa gloriosa terra di santi. Ci affidiamo all'intercessione materna della Regina della Polonia, Maria Vergine Madre di Dio. Imitiamo la stessa devozione del nostro nuovo Beato, che nei giorni della prigionia intrecciava una cordicella per recitare il rosario. E Maria, insieme con lui, contempliamo l'immagine di quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Maria, Regina della Polonia, prega per noi. Beato Giovanni Francesco Maha, prega per noi. Dziękując zatem Panu za dar błogosławionego Jana Franciszka Machy, którego drogocenna krew zrosiła tę chwalebną ziemię świętych, zawierzamy się macierzyńskiemu wstawiennictwu Królowej Polski, Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Naśladujmy pobożność naszego nowego błogosławionego, który w dniach uwięzienia, aby móc odmawiać różaniec, uplótł go z kawałków sznurka. W Maryi razem z nim kontemplujemy obraz tego, czym pragniemy i mamy nadzieję być w Kościele. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Błogosławiony Janie Franciszku Macho, módl się za nami. Zgromadzeni w katowickiej archikatedrze, wyrażając Bogu wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego Jana Franciszka Macha, wyznajmy teraz naszą wiarę. Niech jej uroczyste potwierdzenie będzie wyrazem woli życia zgodnego z nauką Ewangelii i łączności z Kościołem. Wierzę w jednego Boga. Fratres, Salvatorem nostrum, testem fidelem, per martires interfectos proter verbum Dei, celebremus clamantes.
Módlmy się za Kościół Święty na całej ziemi, aby także w dzisiejszych czasach krew chrześcijan stała się zasiewem nowych świadków Chrystusa. Módlmy się za papieża Franciszka, niezachwianą opokę Kościoła, aby ciesząc się czcią i posłuszeństwem wiernych, odważnie prowadził Chrystusową owczarnię. Módlmy się za naszą ojczyznę i za sprawujących w niej władzę, aby mieli świadomość, że otrzymali ją od Boga dla dobra tych, którym służą, ku miłowaniu sprawiedliwości i miłości społecznej. Módlmy się za Caritas, z którą związany był błogosławiony Jan Franciszek, za duchowieństwo i społeczność Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, aby nowy patron wspierał ich i uczył prawego życia w wierności Bogu i Ojczyźnie. Módlmy się za zmarłych, ofiary wojen i prześladowań, za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do Królestwa w niebie. Abyśmy wpatrzeni w nowego błogosławionego potrafili pełnić dzieła miłosierdzia, odważnie wyznawali naszą wiarę i stale wzrastali w miłości ku Bogu i bliźnim.
Omnipotens Deus, fons vitae te sanctitatis, presta nobis ut in gratia tua crescamus, ad effectum nostra negotia quotidiana fideliter producentes, et est suis inter frates nostros fieri valeamus, per Christum Dominum nostrum. W procesji do ołtarza przyniesione zostaną dary. Kielich mszalny, dar prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który w ten sposób pragnie zaznaczyć swoją łączność duchową z uczestnikami dzisiejszej uroczystości. Znaczek okolicznościowy wydany przez Pocztę Polską. Obraz błogosławionego Jana Franciszka Machy, który jest darem parafii świętej Marii Magdaleny w Chorzowie dla społeczności Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. I dary ofiarne, chleb i wino, niesione przez przedstawicieli parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Thank you.
frate fratres, ut meum questum sacrificium acceptabile fiat ob Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Clementissime Deus, munera ec tua benedictione perfunde, et nos infide confirma, con Beatus Ioannes Franciscus effuso sanguine asseruit, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, quoniam beati martiris Ioannis Francisci, pro confessione nominis tui, ad imitationem Christi, sanguis effusus tua mirabilia manifestat, quibus perficis in fragilitate virtutem, et vires infirmitas al testimonium roboras, per Christum Dominum nostrum, et ideo, cum celorum virtudibus in terris te iugiter celebrantes, maiestati tue sine fine clamantes. Domino Deo.
Vere Sanctus es Domine, et in merito te laudat omnis a te condita creatura, qua per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtuti, vivifica sanctificas universa, et populum tibi congregare non decinis, ut a soli sortus quod occasum, oblatio munda, offeratur nomini tuo. Supplices ergo, te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda de tulimus, et odem spiritu sanctificare dinieris, et corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis tuis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cinatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis tuis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sit iter Domine, ius de infili tui salutifere passionis, nec omirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestorantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratia referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus, in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolazione placare, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui refisimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami Męczennikami, z błogosławionym Janem Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesmus Domine, Deus mundi pacem atquem salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Victore, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue, vodis huius familie, cum tibi a stare voluisti ad est propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt,
il regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simile gloria tua perenniter satiebul, per Christum Domin nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quaesum domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, spentantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia tua, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui regnis in saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Thank you.
Ecenius Dei, ecequitolit peccata mundi, beati, quid cena magni vocati sunt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Szanowni Państwo, rozpoczynają się obrzędy Komunii Świętej, uroczystej Eucharystii, w trakcie której do chwały ołtarzy wyniesiony został kapłan diecezji katowickiej, ksiądz Jan Franciszek Macha. Od dzisiaj błogosławiony, zanim oddał życie, zgilotynowany w katowickim więzieniu, pisał w liście do najbliższych: Och, jak ja się cieszę, że mogę się spowiadać i przyjmować Komunię Świętą, że mam okazję i mój kochany Zbawca jest moim jedynym pocieszycielem i moim życiem. Niedługo potem, krótko przed śmiercią, w ostatnim swoim liście stwierdzi: Kochani rodzice, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko. Do widzenia tam, w górze, u Wszechmogącego. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita. A bez jednego człowieka świat się nie zawali.
Można by zacytować pisma i odnieść te słowa do młodego, niespełna 28-letniego księdza, dopiero co wyświęconego, który świadomie narażając własne dobro i życie, przeniósł je ponad życie i dobro swoich bliźnich, po to, by oddać im siebie. Zanim do tego doszło, pouczał ich: myśl o niebie. Tak wreszcie odzywa się do każdego z nas dusza nasza. O czym może myśleć więzień zamknięty za grubą kratą? O wolności. O czym myśli człowiek wyrwany z własnej ojczyzny i przeniesiony na grunt obcy? O kraju swoim, o domu rodzinnym. O czymże tedy powinien myśleć każdy człowiek, który przecież lepszą swą cząstkę, duszę wziął z nieba? O niebie. Błogosławiony Janie Franciszku, który przeniknięty myślami o niebie oddałeś swoje doczesne życie i osiągnąłeś jego chwałę, uproś nam łaskę nawrócenia, abyśmy nie przywiązując się do niczego, co ziemskie, mieli siłę prostować drogi dla Pana i przygotować Mu ścieżki we współczesnym świecie.
Uwielbiajmy dobrego Boga za nowego błogosławionego, za to, że jest nam dane uczestniczyć w tej wielkiej chwili, za wszelkie łaski, które stały się i staną naszym udziałem. Oremus, sacris domine recreati misteris, quesumus, ut miram beati Ioannis Francisci Constantiam emulantes, patientiae premium consequimere amor eternum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Słowo końcowe wypowie teraz arcybiskup katowicki. Soli Deo, honor et gloria. Bogu niech będą dzięki za dar błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy, z którym pragniemy się zaprzyjaźnić i uczynić go patronem seminarium duchownego, dzieła powołań i działań charytatywnych. Bóg zapłać tym, którzy modlitwą, działaniem i innymi formami wsparcia sprawili, że doszło do beatyfikacji. Bóg tak chciał. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą historyczną uroczystość, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Bóg zapłać raz jeszcze papieżowi Franciszkowi, który, jak nas zapewnił w czasie wizyty ad limina, pamięta o nas, modli się za nas i prosi nas o modlitwę. Więc pozdrówmy papieża Franciszka
naszym pozdrowieniem. Szczęść Boże! Wyrażam wdzięczność Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dziękuję jej pracownikom, relatorom, innym zaangażowanym w proces beatyfikacyjny księdza Jana Franciszka, także tym działającym na szczeblu diecezjalnym, szczególnie postulatorowi. Podziękowanie składam wszystkim służbom mundurowym, Policji, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, instytucjom samorządowym Województwa Śląskiego i miasta Katowice. Dziękuję dziennikarzom, ludziom mediów, obsłudze technicznej oraz wolontariuszom. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy łączą się z nami dzięki transmisji telewizyjnej, internetowej w Polsce i na całym świecie. Szczególnie myślę o chorych, cierpiących. Polecam was wstawiennictwu błogosławionego Jana Franciszka. Niech wstawia się u Boga za nami, niech jako męczennik wojny wspiera naszą modlitwę o pokój dla naszej ojczyzny i całej ludzkiej rodziny i nasze starania o zachowanie pokoju społecznego na Górnym Śląsku, którego mieszkańcy przeżywają trudne procesy przemian gospodarczo-społecznych. Serdecznie pozdrawiam siostry karmelitanki zaprzyjaźnionych klasztorów i składam im podziękowanie za otoczenie modlitwą procesu beatyfikacyjnego na każdym szczeblu, także dzisiejszej uroczystości. Jestem wdzięczny rodzinie błogosławionego za przekazanie pamiątek do Izby Pamięci, która już powstała w seminarium duchownym. Wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, dziękuję za obecność, za budowanie wspólnoty Kościoła, która jest świadectwem wiary i pamięci o powszechnym powołaniu do świętości. Jan Paweł Wielki powiedział: święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Pragną także naszej świętości, świętości każdego z nas. Na drogę codziennego zmagania o świętość niech nam Bóg błogosławi. Przyjmijmy teraz apostolskie błogosławieństwo. Eminenza. Darin gratia di aver presieduto la Santa Messa con il rito della beatificazione. E ora le chiedo umilmente di impartire a tutti noi la benedizione apostolica. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Altorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Szanowni Państwo, w katowickiej katedrze Chrystusa Króla
Będzie dobrze bez jednego drzewa, las lasem pozostanie. Pozostając w tej metaforze błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy, możemy powiedzieć, że myśl o tym, by w jakiś sposób...